Mniej szczęścia niż Justynian miał cesarz Andronik I. Ten bizantyjski Kasanowa, o którym kroniki nadmieniały, że w dzień spał, a w nocy hulał, doszedł do władzy długą, krętą i niebezpieczną ścieżką, która prowadziła przez alkowy cesarskich małżonek oraz mordy i skrytobójstwa polityczne. Okrucieństwo Andronika nie miało precedensu w historii Bizancjum. Aby dojść do władzy, najpierw zdobył wpływy na dworze bizantyjskim, następnie rozkazał zamordować matkę małoletniego cesarza Aleksego II, zaś samego cesarza najpierw udusił cięciwą łuku, następnie obciął mu głowę, a jego ciało utopiono w Bosforze. Nie przeszkodziło to 63-letniemu Andronikowi w poślubieniu 11-letniej wdowy po małoletnim cesarzu. Ukoronowaniem dojścia do władzy Andronika była tak zwana masakra łaczników w Konstantynopolu, która miała miejsce w 1182 roku. Łacinnikami Bizantyjczycy nazywali wszystkich mieszkańców Zachodu, którzy byli katolikami, podlegali władzy papieża i używali w liturgii łaciny. Łacinnicy zamieszkiwali odrębną dzielnicę w Konstantynopolu i rekrutowali się głównie pośród bogatych kupców miast włoskich, takich jak Wenecja i Genua. Andronik rozpuścił plotkę, jakoby łacinnicy chcieli uczynić z prawosławnych Bizantyjczyków niewolników. Wywołało to najpierw niepokoje społeczne, zamieszki, a następnie przerodziło się w masakrę łacinników, w której zginęło kilkanaście tysięcy osób. 2000 osób łacinników Bizantyjczycy sprzedali w niewolę Turkom. Masakra ta miała swoje późniejsze konsekwencje i Bizantyjczykom przyjdzie za nią drogo zapłacić. Podczas masakry nie oszczędzano niczego i nikogo. Palono zarówno stragany, jak i domy kupców, zarówno kościoły, jak i szpitale pełne chorych. Na ukoronowanie masakry pochwycono wysokiego dostojnika papieskiego, obcięto mu głowę, którą przywiązano do ogona psa, nazwanego pieszczotliwie Papa Rum, co znaczyło papież rzymski, i ku uciesze gawiedzi goniono go po ulicach Konstantynopola. Rządy Andronika przyniosły początkowo pozytywny wpływ na Bizancjum. Ukróciły biurokrację, ukróciły korupcję oraz wszechstronnie znienawidzonych sędziów i możnowładców. Do prostego ludu poszedł przekaz, że nikt nie może się czuć pewny. Jednocześnie nie było dnia, kiedy nie wykonywano wyroku śmierci. Do momentu, kiedy ostrze terroru skierowane było przeciwko biurokracji, przeciwko sędziom, rządy Andronika tolerowane były przez prosty lud. Natomiast w momencie, kiedy terror zaczął dotykać prostych ludzi i mieszkańców Konstantynopola, gniew ludu obrócił się przeciwko tyranowi. Doszło do tego, że od Andronika odwróciły się najbliższe osoby i pozostał on właściwie sam. Wystarczyło to do tego, że opuszczonego cesarza pochwyciła żonna krwitłuszcza i zawlekła go na hipodrom. Opis kaźni i tortur, które dotknęły Andronika I, jest jednym z najbardziej wstrząsających opisów w kronikach bizantyjskich. Na początku tyranowi wyrwano wszystkie włosy z głowy i z brody, wybito zęby, wyłupiono oko, odcięto rękę, na koniec zaś oblano wrzątkiem, wsadzono miecz do gardła, a konającego obrzucono ekstrementami. Andronika ku przestrodze powieszono na słupie i wisiał tam przez kilka dni. Następnie jego ciało zagrzebano w bezimiennej jamie. Bycie cesarzem Bizancjum było bardzo niebezpiecznym zajęciem. Do zwyczajowego pozbywania się konkurentów służyły zarówno nóż, jak i trucizna oraz bardziej wyrafinowane metody. Do bardziej znanych przypadków należy zabójstwo cesarza Romana III, który został utopiony przez kochanków swojej żony, cesarzowej Zoi, w trakcie kąpieli. Inna okrutnica zaś, cesarzowa Irena, nakazała oślepienie własnego syna, nie chcąc mu w ten sposób przekazać tronu.
Zwyczajową karą i pognębieniem politycznych rywali było obcinanie nosu i uszu i tym samym pohańbienie ofiar, które nie mogły już w przyszłości sprawować żadnych eksponowanych funkcji. Te krwawe mordy polityczne i wydarzenia w Bizancjum przynosiły ogromne zadziwienie i szokowanie na Zachodzie. Nie wpływało to jednak na relacje wewnętrzne, a także rozkwit bardzo bogatego i intensywnego życia religijnego w Bizancjum. Właśnie o tym opowiemy w następnych opowieściach bizantyjskich.